Polski Alarm Smogowy opublikował najnowszy ranking miejscowości z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Powstał w oparciu o roczne oceny jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska za poprzedni rok, gdzie oddycha się najgorszym powietrzem w naszym regionie, sprawdzała Karolina Komada. Smogowa stolica Polski już praktycznie na stałe opuściła nasz region. Patrząc na najnowszy ranking Polskiego Alarmu Smogowego, widzimy, że miasta z województwa śląskiego z każdym rokiem są notowane coraz niżej. Najlepszym przykładem jest Rybnik, w którym stężenie rakotwórczego benzoapirenu spadło trzykrotnie. Jeszcze niedawno znajdowało się w rankingach najbardziej zanieczyszczonych miejsc w całej Europie. Kilka lat temu w Rybniku było ponad 100 dni smogowych w roku. Teraz jest ich mniej niż 20. A Rybnik jest na dobrej drodze do osiągnięcia jakości powietrza spełniającej normy WHO. Ta poprawa była możliwa dzięki zaangażowaniu i determinacji samorządu i społeczności lokalnej. Większy problem jest w Myszkowie, który zajął trzecie miejsce pod względem średniorocznego stężenia benzoapirenu. Sytuacja może ulec zmianie w 2026 roku, kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy. Nadal jest w wielu miejscach problem z tempem pozbywania się kotłów kopciuchów. Na pewno to tempo należy przyspieszyć i należy pamiętać o tym, że w zasadzie ten sezon grzewczy, który się teraz zaczął, to jest ostatni taki pełny sezon grzewczy, kiedy te kopciuchy mogą być użytkowane. Miasto, dla którego stało się priorytetem zwalczanie smogu i usuwanie kopciuchów, są Katowice. Fundamentem działań jest miejski program dotacji do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Na ten cel od 2015 roku miasto przeznaczyło 86 milionów złotych. Obserwujemy to, że jeśli chodzi o PM10, to stężenie jego w powietrzu maleje, więc ta jakość powietrza się poprawia. Mieszkańcy mogą dostać taką dotację w wysokości 80% kosztów do 10 tysięcy złotych, więc to rzeczywiście jest całkiem spory zastrzyk i całkiem spora pomoc, jeśli mówimy o tym, jakie środki na mieszkańców czekają. I w tej chwili w ciągu roku przyjmujemy tyle wniosków, ile trzeba. W walce ze smogiem przydatne są również dofinansowania wojewódzkie. Od stycznia do Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęło ponad 25 tysięcy wniosków na kwotę ponad miliarda złotych. Przede wszystkim dofinansowania do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i tych wniosków zdecydowana większość jest oraz do termomodernizacji budynku. Teraz coraz częściej ta termomodernizacja staje się priorytetem i tak to też powinno wyglądać, łącznie z wymianą źródła ciepła. Od 2026 roku będzie można korzystać tylko z pieców trzeciej i czwartej klasy. Oprócz wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji, ważna jest też edukacja ekologiczna i podnoszenie świadomości wśród społeczeństwa.